Mardu Sis, przede wszystkim świetna okazja. Cieszymy się, że widzimy Cię ponownie. Powiedziałeś mi przed chwilą, że nie miałeś wakacji. To też skąd ta długa przerwa w Twoich startach, bo ostatnio walka wygrana z dzwoniarkiem na KSW 71. Welcome and it's good to see you again here. And you said that you had no vacation, but your last fight with dzwoniarek was a long time ago. So what happened in the meantime in your life? Yeah, nice to be here first. What happened in the meantime? Yeah, I worked on a lot of skills, prepared a lot, and just kept on training the last half year. Yeah, so I stay ready because KSW said that they would book me maybe at the end of the year or beginning of the next. So I keep ready, so I keep in shape, and now I'm here finally. No, co się działo? Oczywiście witam również ponownie, bardzo miło, że tu jestem. Bardzo dużo trenowałem, po prostu jakby dokładałem swoje kolejne umiejętności do swojej gry. Powiedziano mi, że mogą mnie zestawić na koniec zeszłego roku lub na początek tego, więc ja po prostu nie marnowałem czasu, dużo trenowałem, szlifowałem wszystkie rzeczy, które mogą mi się przydać w kolejnej walce i jestem teraz gotowy. Jaka była pierwsza myśl, kiedy usłyszałeś nazwisko Rafał Kijańczuk? Nasze wrażenie, że KSW cię nie oszczędza, to jest dosyć poważne wyzwanie, ale też cieszę się, że w pewien sposób udało mi się przewidzieć to zestawienie. Your first thoughts when you found out that it's going to be Rafał Kijańczuk and we have to admit that KSW is not going easy on you as he's quite a challenge. However, you're also on the level, so first thoughts. It seems so crazy, but I had the feeling that maybe one day we face each other. And yeah, I always train like I'm prepared for everyone. So it was good. I say, oh, okay, nice fight. He's an experienced guy, big name in Poland. So yeah, I accept the fight, I accept the challenge, and now I'm here and ready to fight him. We are ready for everything. Miałem w sobie takie dziwne przeczucie wewnątrz, że w przyszłości może moglibyśmy się w jakiś sposób spotkać i to przeczucie okazało się słuszne. Myślę, że to bardzo fajne zestawienie. On jest rozpoznawalną twarzą i bardzo doświadczoną osobą, polskim zawodnikiem, taki, z którym warto się mierzyć. Ja jestem gotowy na to wyzwanie. Mark, ty pochodzisz z zapasów, to jest dyscyplina olimpijska. Czy w tym przekroju MMA ty starasz się jeszcze udoskonalać właśnie te zapasy, aby być coraz groźniejszym? Czy bardziej zwracasz uwagę tutaj na elementy stójkowe czy jiu-jitsu? You stem from wrestling, right? So this is your basic, like your base, your foundation. Do you aim to like be the wrestling, the king of your game plan or of your like signature, or you maybe try to be more like wholesome and focus also on jiu-jitsu, striking, grappling, everything? What's your like plan for you as a fighter? For me as a fighter or especially for this fight? In general. Okay. I also work on every skill. Yeah, my wrestling and my grappling is solid, but I also worked on striking and worked on every discipline. So I'm in UFD gym. We have good coaches in every aspect. We have good striking coaches. We have good wrestling coaches, good grappling coaches. So I work on everything to be a much more complete MMA fighter every time I step in the cage. And yeah, that's the thing we do. Raczej jestem zwolennikiem takiego holistycznego podejścia, że po prostu staramy się szlifować każdą płaszczyznę z osobna, ale jednocześnie w taki sposób, żeby to się składało na bardzo dobrą grę MMA. U nas w UFD Gym mamy bardzo dobrych trenerów od uderzanych sportów, od chwytanych, również od zapasu, więc wszystko się składa na ładną całość i zawsze staramy się, żeby gra każdego z nas była coraz bardziej kompletna z każdym kolejnym pojedynkiem. Ty i dzwoniarek to również jest zapaśnik, to też czy ty w pewien sposób byłeś zły na siebie, tak w ujęciu sportowym, że on był w stanie cię wywracać? Bearing in mind your fight with dzwoniarek, there were a lot of takedowns initiated by him. So he also like stems from wrestling. So were you like a little like irritated that it went that easy for him to take you down? I think it was the first really takedowns in my MMA career, so the other guys don't took me down often before or don't try to took me down. So I was prepared that he will do it. It was a little bit unusual. After the first takedown, I was thinking, oh, he has solid shots, but he shots for life. Yeah, when he goes in, he goes for everything. But on the ground,
I always think when you fight a guy with his wrestling background, he fights for wrestling, he said, since he's 5 years old. When you have a guy like this, he normally, if the fight goes longer, he normally takes it down. You can't block the takedown 3 rounds, yeah? Right. So, but he took me down, and then I remembered of the words from my coach Max and from my coach Vasilio. They said he will take you down when the fight goes longer, but you have also good grappling, you have good stand-up skills, you can stand up from the ground, be calm, and that's what I did, yeah? I stayed calm and I said, man, he can't hold me on the ground and and can control me, and after that I would know he would shoot again, and there was the guillotine. Yeah. I see. Więc ja z moimi trenerami, z moim sztabem, oni powiedzieli mi już mój coach Max, że on będzie mnie obalał, i ja po prostu, to było w ogóle pierwsze obalenie w moich pojedynkach MMA, nikt wcześniej mnie nie obalał, i to były pierwsze jakby momenty, kiedy ja znajdowałem się obalony, i na początku moja reakcja była taka, o kurczę, to było mocne, to były fajne momenty, natomiast odniosłem takie wrażenie, że to było trochę tak na pałę, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, że po prostu 100% wkładał energii w to i okupił to dużym wysiłkiem, i moi trenerzy mówili mi, że on będzie obalał i ty prawdopodobnie wylądujesz na tych deskach, ale jesteś kompletny, masz grappling, będziesz umiał wstać, on nie będzie cię potrafił skontrolować, i faktycznie potem wleciała ta gilotyna i było jakby po temacie. Patrzę, że drobny ślad pod okiem gdzieś tam został, więc chyba te przygotowania dość mocne sparowałeś do ostatnich chwili, czy czego to jest konsekwencją? I can notice a trace somewhere here on your eyes, so I suppose that maybe your preps were pretty intense. Is it like the effect of the preps or? My intense. You have a trace here. A okay. Yeah, it's from the wrestling. Yeah, from the shoot, from the takedown, like from the preparation. So it's not from striking. Yeah. Not from striking. Head movement was there. Mała pamiątka z treningu zapaśniczego, faktycznie będącego elementem obozu. Mark, to powiedzmy jeszcze o takich pozytywnych aspektach, bo mówiłem, że to jest poważne wyzwanie. Czy traktujesz tę walkę jako swoisty, teraz się mówi popularnie, game changer w twojej karierze? Mm-hmm. Do you believe that this fight can be a game changer in your career? Game changer, I must how can I explain? Like it can be a massive jump? Bearing in mind that it's Yeah, for sure. We want to fight the good guys. We're not scared of the good guys. And a win over a guy who has a good name in Poland and is well recognized is good for my career also. But I'm there who I want to be. Yeah, I lost one fight. I came back stronger. I worked on everything, and now we worked also on a lot of things. And now it's time to show everything, yeah? Mm-hmm. Show that we worked on, and yeah, after win, it's good. But I only think about the fight, and after that, we will see, yeah? Nie wiem, czy mogę to nazwać, że to będzie jakiś punkt zwrotny w karierze, czy game changer. My celujemy w to, żeby mierzyć się z mocnymi ludźmi, z tymi zawodnikami. My chcemy tych zestawień, bo chcemy mocnego wyzwania i chcemy też pokazywać, że jesteśmy na odpowiednim poziomie, tak? No, zobaczymy tak naprawdę, co się stanie w sobotę, natomiast myślę, że to mi bardzo dużo da. Ja jestem przygotowany, dużo trenowałem, chcę pokazać się z najlepszej strony. To dziękujemy w takim razie i do zobaczenia w sobotę. Thank you so much and see you on Saturday. Thank you very much. Nice to see you guys. Thank you.